Niezwykle interesujące wydarzenie przygotowało na piątek Muzeum Okręgowe i Centrum Sztuki Współczesnej. Kilkuletnie starania zarówno Izabeli Muszczynko, jak i Jerzego Brzozowskiego pozwoliły na zaprezentowanie w CSW wystawy wyjątkowej, grafik i obrazów Jerzego Skolimowskiego. Zobaczymy 20 grafik. Wielkoformatowych z różnych okresów twórczości artysty. Czasami są to cykle, czasami są to pojedyncze prace oraz dwa duże obrazy akrylowe. W wernisarzu udział weźmie autor prezentowanych prac, Jerzy Skolimowski. 13 lipca w piątek o godzinie 17.00. Wystawę będzie można oglądać praktycznie przez, całe, przez cały okres wakacji, także zachęcam. Serdecznie i zapraszam na Wernisaż. Jerzy Skolimowski, reżyser, aktor, scenarzysta, poeta, malarz grafik. Urodził się 80 lat temu w łodzi, w praskim gimnazjum uczył się z Miloszem Formanem, Wacławem Hawlem, iwanem Passerem. Najpierw ukończył etnografię na uniwersytecie warszawskim, a wkrótce potem reżyserię w łódzkiej filmówce. Współpracował z Andrzejem Wajdą, pisząc między innymi scenariusz do filmu Niewinni czarodzieje romanem polańskim jako współautor scenariusza noża w wodzie. Jego debiut reżyserski to *Rysopis*. Uznawany za przedstawiciela nowej fali w polskiej kinematografii, opuścił kraj i osiadł za granicą. Produkował we Włoszech, Wielkiej Brytanii, w Hollywood. Wielokrotnie nagradzany na festiwalach filmowych w Bergamo, Wenecji, Cannes, Berlinie. Jest czołowym przedstawicielem pokolenia trzeciego kina w Polsce. Ogromnym sukcesem okazał się jego film z 2010 roku Essential Killing. Reżyser został nagrodzony za ten obraz między innymi na festiwalu w Wenecji. Przyznano mu wielką nagrodę jury, a od twórca głównego roli uhonorowany został Pucharem Wolpiego, nagrodą dla najlepszego aktora. Ten właśnie film będzie można zobaczyć również w piątek w Cinema Lumière. Przed pokazem odbędzie się spotkanie z Jerzem Skolimowskim, na które on sam zaprosił wokalistę, muzyka kompozytora i autora tekstów Tomasza Organka. Obaj panowie Pracowali wspólnie nad wideoklipem Czarna Madonna. Jerzy Skolimowski jest reżyserem i współscenarzystą klipu. Tomasz Organek zaś na potrzeby 11 minut ostatniego filmu Jerzego Skolimowskiego nagrał część soundtracku A Capella O Matko i instrumentalny numer Warszawa 1711.